Proszę Państwa, moja prezentacja dotyczy, tak jak Państwo widzą, tabletów na ławce, ale ja chciałabym to uzupełnić, bo tu nie chodzi tylko o tablety, ale chodzi również o komórki, bo no, ja smartfonów używam wymiennie. Moje przedstawienie tych wszystkich pomysłów będzie polegało na wzbudzeniu Państwa entuzjazmu, jak uczniów zaangażować. Jestem osobą, która praktykuje pracę w szkole. Nie jestem teoretykiem, więc wszystkie moje pomysły się będą o moje doświadczenia. Jak Państwo widzą, nie działam tylko w szkole, ale również i w supermarketach, jak również w Edmodo. Staram się być aktywnym ambasadorem i promować te rozwiązania, ale to może na inny czas. Zaczynając od wszystkich elementów, które chciałabym Państwu przedstawić w tym krótkim czasie, od razu bardzo proszę, żeby tak, jest taka aplikacja QR Droid. Ja nie wiem, czy ją widać. O, tak, chyba pierwsze rzeczy, które prezentuję. Jest zakodowana w postaci kodów QR i tak jak tutaj moje przedmówczynie mówiły i mówczy i przedmówcy, to przede wszystkim ułatwia życie, skraca czas działania, wyłącza Państwu taką potrzebę tłumaczenia wszystkich, w ogóle niweluje pytania typu, a na której stronie, albo ale gdzie to mam znaleźć. Tu na tym slajdzie mają Państwo dwie aplikacje, których używam do różnych oczywiście czynności. To jest znany Państwu wszystkim Kahoot i coraz częściej zresztą używam Quiziza. Już Państwu wklejam kod do Quiziza, jeżeli ktoś z Państwa nie zna. To jest aplikacja podobnie działająca jak Kahoot, ale nie trzeba klikać w obrazki, kolorowe pola na komórce, tylko można pracować w grupie, a ja bardzo lubię, kiedy uczniowie pracują w zespole, gdyż wystarczy nam wtedy jeden tablet, trzech wrzeszczących nad nim kolegów i koleżanek i jeden palec, który klika w odpowiednie miejsce i też jest zaangażowanie. Nie trzeba wtedy robić też quizów na 40 pytań, wystarczy 5. Mają Państwo taki szybki, rozgrzewający quiz. To może być quiz, który podsumowuje działanie, to może być quiz, który angażuje do działania, to może być wymiana informacji, to może być nawet zbadanie i rozeznanie wśród uczniów, co wiedzą na dany temat. Kody QR stosuję również po to, by uczniom ułatwić drogę do pewnych rzeczy. Tutaj mają Państwo kod QR do strony, którą prowadzą moi obecnie szóstoklasiści, to jest moja klasa wychowawcza. I na tej stronie, już wklejam, mają Państwo to samo, co widzi mój uczeń, kiedy wchodzi do klasy i ma ten kod przez cały rok. Tam jest lista lektur, razem z linkami do tych lektur, jak również takie najważniejsze informacje, które będą nam potrzebne na początek roku. Ja zawsze taki post generuję gdzieś w czerwcu, żeby uczniowie się mogli przygotować do następnego roku. Często też głosujemy na jakąś wybraną naszą lekturę. I nie muszę co chwilę odpowiadać na pytania, a gdzie ja to mam znaleźć, a w którym miejscu są te lektury, a co ja zrobię, jak nie mam w bibliotece. I w ogóle niektórzy nie wiedzą, co to jest biblioteka, bo myślą, że wypożycza się tylko filmy wideo, a taka wypożyczalnia dla książek to jest coś nowatorskiego dla nich. Więc mają Państwo takie miejsce, tak jak moi uczniowie, można zobaczyć i poczuć się jak oni. Drugą taką aplikacją, którą stosuję po to, by rozbudzić uczniów na początku lekcji albo by zaangażować ich do burzy mózgów, jest Answer Garden. I mają Państwo tutaj taki Answer Garden przygotowany specjalnie dla Państwa. Już Państwu wklejam link. I po to były Państwu te skanery w Waszych komórkach, że w momencie, kiedy Państwo skanują ten kod, który się Państwu pojawia na ekranie, to skaner kodów QR otwiera za każdym razem każdą nową stronę w osobnym okienku. I w momencie, kiedy ja zacznę mówić, a nie starczy nam na przykład czasu na rozmowę, to mogą Państwo sobie w wolnej chwili przyjrzeć te wszystkie okienka, które tam się gdzieś otworzyły i zaangażować się. Równie dobrze mogą Państwo teraz kliknąć ten link i w okienku Aswell Garden napisać, co rozrusza uczniów. Gdy Państwo klikną submit, czyli wyślij,
to zobaczycie, że powstaje taka, jak tutaj na tym obrazku, taka wielka chmura skojarzeń. I na przykład podczas lekcji na początku mogę Państwu powiedzieć, aha, to jest najważniejsze dla moich uczniów, ale równie ważne jest na przykład to. I chciałabym teraz z nimi o tym porozmawiać. To nie jest żadna praca na 45 minut, to jest 5 minut, no w porywach 7. Oni wszyscy mają na komórkach przeglądarkę jakąkolwiek. Jeżeli nie macie Państwo internetu, niech pracują w grupie, tak przynajmniej 1/3 uczniów ma swoje LTE. Jeżeli Wy macie swoją sieć na tyle pojemną w komórce, by udostępnić, ja bardzo często tak robię. Chociaż mamy internet w szkole bezprzewodowy, ale większość z naszych nauczycieli pracuje już przy pomocy urządzeń mobilnych, więc Państwo rozumieją sami, że może się ta sieć nam zapychać. I nie ma problemu wtedy z czymś takim, gdyby uczeń chciał odpowiedzieć mi na jedno pytanie, jak oceniasz na przykład Juranda ze Spychowa? I oni piszą, bufon, prawda, zacietrzewiony, pochłonięty przez agresję, chce rewanżować. No i proszę bardzo, mają Państwo wstęp do rozmowy na temat charakterystyki. Innym sposobem, ponieważ jak Państwo zdążyli się dowiedzieć podczas czerwcowych objawień toruńskich, jest bardzo ważna sprawa, czyli tablica multimedialna. Tablica multimedialna bez umiejętności obsługi tej tablicy i wykorzystania jej jest nic nie warta moim zdaniem. Powiem szczerze, że ja rzadko używam tej tablicy. Wisi ona w prawie każdej mojej klasie, w szkole, ale wolę na przykład tablet i komórkę, ponieważ uczniowie wszyscy działają. Tablica daje mi to możliwość, że podejdzie jeden uczeń i rozwiąże zadanie. Ale jeśli Państwo by chcieli jakiś ciekawy element na tej tablicy wytworzyć, to polecam taką właśnie, taką stronę. Ona się nazywa EducaPlay. Tam mają Państwo możliwość stworzenia różnych krótkich aktywności, gdzie uczeń może również przy pomocy zespołu pracować podczas takiej aktywności, jak na przykład krzyżówka albo łączenie w pary. To są bardzo proste działania i bardzo szybko się je robi. Jedyny problem jest taki, że ta aplikacja ma angielską wersję obsługi klawiaturowej, więc jak Państwo klikną on, to Wam wszystko zniknie. A jak klikniecie E, to Wam się zrobi duża litera, więc po prostu trzeba na początku ją przetestować. Powiem szczerze, że taka pierwsza styczność z tą aplikacją była dla mnie no niekoniecznie barierą, ale oczywiście tam dużo rzeczy jest kolorowych, więc polecam ćwiczenie tych aplikacji w taki sposób, jak pokazywały już moje koleżanki i koledzy, czyli na początku samemu w domu. Nie jest naprawdę barierą język, bo te komunikaty są proste. A później ewentualnie ci, co będą chcieli, mogą to robić z uczniami. Ta aplikacja również umożliwia wysłanie uczniom linka do zadania i Państwo mogą przy pomocy tabletów albo komórek pracować nad tymi zadaniami z uczniami w klasie. Więc to taka aplikacja. Już pokażę następną, która jest według mnie jeszcze ciekawsza. Również dla świętych tablic multimedialnych może być przeznaczona, jak i również nieświętych, a powszednich tabletów bądź komórek. Na stronie Flip Quiz mogą Państwo stworzyć quiz, który będzie quizem z wyzwaniami. To są takie quizy, gdzie w sumie pytania mogą być dowolne. Ważne, żeby Państwo hierarchizowali ich trudności. Jak tutaj widać, kiedy uczeń, na przykład z jakiejś grupy, zadecyduje z zespołem, że odkrywa pytanie za 100 punktów. No to dobrze, to pytanie na pewno jest łatwiejsze niż to pytanie za 400 punktów. Oczywiście, kiedy źle odpowie, tracą wszystkie punkty. Tych grup pytaniowych mogą Państwo zrobić, ile Państwo chcecie. I jest to świetna aplikacja do powtórek. Można też przy niej pracować z wykorzystaniem tabletu, ponieważ na przeglądarkę za każdym razem ona działa, a można też oczywiście grupowo przy tablicy multimedialnej. I tak jak mówiłam wcześniej, no to ma ten swój minus, że przy tablicy multimedialnej macie Państwo usadzonych 30 może uczniów, no i jeden klika albo jeden wybiera. Jeżeli są to grupy, które Państwo podzielą, na przykład w klasie, no przypuśćmy tą 30-osobową klasę dzielicie na 5 grup,
no to już jest dalej po 6 osób, więc wybierają pytanie, tak, jeden mówi, no już jest trochę lepiej. Przy tych wszystkich rzeczach związanych z klasą, masą, może być to nie do ogarnięcia, jeżeli chodzi o działanie, ale na pewno gwarantuję Państwu, że 1/3 się nudzi. Jeżeli Państwo zrobią ten quiz na tabletach, w grupach trzyosobowych, już macie Państwo lepszy wynik, ponieważ na pewno w trzyosobowej grupie nie ma tak łatwo, żeby ktoś się nudził. Oczywiście to też wymaga przetestowania przez nauczyciela. Tutaj jest to prosta aplikacja, ale czasami sytuacja może zawieść, może coś się zawiesić, więc to też nie jest działanie na całą lekcję, na 10-15 minut. To, co chciałam Państwu powiedzieć dalej, to to, co lubię najbardziej. Kiedy patrzyłam na moje klasy na początku, kiedy zaczynałam pracę, okazywało się, że przy każdych działaniach, kiedy o coś pytam, kiedy pracuję na przykład metodą heurystyki, bo ja, proszę Państwa, też pracuję offline. Nie jest tak, że cały czas śmigam z tabletem bądź komórką. I w momencie, kiedy działałam z uczniami, okazywało się, że oni dominują mi lekcje pojedynczy uczniowie. I to było nagminne. Oni oczywiście dostawali nagrody i miała na przykład osobę, która tam 6/6 z aktywności dostała w ciągu 3 miesięcy, a byli tacy ludzie cienie, którzy nigdy się nie odezwali. I w momencie, kiedy zaczęłam pracować metodą żywej debaty, okazało się, że ci ludzie cienie mają rewelacyjne pomysły i w końcu mogą się z nimi przebić. Taka żywa debata, którą realizuję, to jest to debata przy pomocy Facebooka albo przy pomocy takiej aplikacji, która nazywa się Edmodo. Ponieważ jestem ambasadorem tej aplikacji, to mogę Państwu o niej więcej powiedzieć, jeżeli Państwo będą chcieli się ze mną skontaktować albo dołączyć do grupy na Facebooku. To jest grupa, już wklejam link, tak się ona nazywa. Polega to głównie na tym, że tworzą Państwo post na tym Edmodo, podobnie jak na grupie facebookowej albo na wallu grupy facebookowej, gdzie jest problem. I dajecie Państwo swojej grupie na przykład 5 minut na ustosunkowanie się do tego zagadnienia i wybranie za i przeciw. I każdy ma coś napisać. Następnie dzielicie Państwo swój zespół na przykład na dwie grupy problemowe i ta grupa ma się już ustosunkować do danych problemów. Nie jest to oczywiście działanie na 20 minut, ale już macie Państwo pewność, że nikt Wam nie zdominuje lekcji, że każde dziecko może się odezwać. I na koniec dwie aktywności, które również działają, to aplikacja, w sumie program cały Sticky Mouse. Wykorzystuję ją głównie po to, by się dowiedzieć, jaką lekturę chcą uczniowie ode mnie w przyszłym roku i czy chcieliby na przykład przeczytać jakąś swoją lekturę. Ta aplikacja działa bardzo wręcznie. Mogą Państwo teraz sobie kliknąć na ten link i na przykład odpowiedzieć na różne pytania bądź kliknąć na odpowiedzi. Wymaga to tylko podania imienia, nawet nie trzeba podawać swojego maila. A w ten sposób mogę rozeznać wśród grupy, czego chcą się dowiedzieć, jak chcą pracować, a może czegoś mają za dużo na lekcjach, a może chcieliby ocenić jakąś postać literacką, czy chcieliby więcej jakichś działań. Inną aplikacją wspomnianą już dzisiaj, która działa przeglądarkowo, jest Today's Meet. I to jest miejsce, gdzie Państwo dzisiaj mogą zadać mi o wiele więcej pytań niż na pewno na czacie, ponieważ naprawdę mówiąc, staram się śledzić, co Państwo tutaj piszą do mnie. Na razie trochę mi smutno, bo ktoś chce uciekać, więc mam wrażenie, że chrypię, ale proszę pamiętać, że staram się mówić bardzo wyraźnie, a gardło mnie już zawodzi, bo no ja mam bardzo żywe klasy i czasami właśnie trzeba z nimi trochę pośpiewać i pokrzyczeć. W tej aplikacji Today's Meet wystarczy, że w niebieski pasek po prawej stronie klikną Państwo swój nick, a następnie zadacie mi pytanie. Żebym mogła odpowiedzieć, warto też napisać jakiś adres e-mail. Ja nie udostępniam tego nigdzie na zewnątrz i nikt na zewnątrz poza tym pokojem, który ja moderuję, nie widzi tych maili. Więc mogą Państwo w tym momencie
jeżeli nie chcecie zadawać go na czacie, zadać go właśnie tutaj przy Today's Me. I będziemy mogli porozmawiać później, albo będę mogła odpowiedzieć na jakieś pytania. Wszystkie te pomysły prezentuję na moim blogu. Jest to blog uczycielnica.blogspot.com. Ja tam bardzo dużo piszę, więc będą Państwo musieli się uzbroić w cierpliwość, bo ja jako polonista mam słowotok literowy i warto poświęcić chwilę czasu, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał rozpoznać moje metody. Większość tych metod, które tutaj zaprezentowałam, jest tam opisana krok po kroku. Pokazuję też również za i przeciw. I chciałabym też Państwa zachęcić do tego, by jeżeli ktoś z Państwa przetestuje te metody u siebie, bym mogła w jakiś sposób dostać informację zwrotną, ponieważ to pomaga mi później zrozumieć, co u mnie działa, co u kogoś nie działa i wypośrodkować pewne metody. Jest to dla mnie dużym wsparciem, nie ukrywam, bo często dowiaduję się, że Państwo korzystacie z tych pomysłów, a ja bym chciała więcej, taka zachłanna jestem. Więc jeszcze raz zachęcam Państwa do Today's Me, do wyrażenia swojej opinii dzisiaj gdzieś na Sticky Mouse i do tego, byście Państwo spróbowali razem ze mną stworzyć taką wielką chmurę pomysłów, co może rozruszać uczniów. I zobaczcie Państwo, na koniec, to nie są tylko działania, które możecie robić z uczniami. Ja te działania realizuję również z moimi kolegami z pracy w ramach WDN-u. Na przykład musimy coś stworzyć razem, używamy dokumentów Google'a albo w inny sposób działamy, by pokazać na przykład swoje myśli właśnie za pomocą takich aplikacji. To nie jest trudne, każdy z nauczycieli bądź jak mówi jeden z polityków nauczycielów, bardzo chętnie stosują takie działania. To nie jest tak, że trzeba ich przekonywać. Wystarczy, że Państwo pokażą swój entuzjazm. Ja, jak widać, bardzo się kręcę tym działaniem, ponieważ moi uczniowie, kiedy ja nic nie robię, oni robią wszystko za mnie, to jest naprawdę największy jakby ukłon w stronę tych nowoczesnych technologii. I tak jak już mówiłam, nie ma ich na co dzień u mnie za każdym razem. Ja uwielbiam rysować, na przykład wiersze, uwielbiam wyklejać, tworzyć coś na jakichś mapach, planszach, niekoniecznie interaktywnie, tylko rączką. Pisać w sumie wspólnie na przykład. Te aplikacje są u mnie od czasu do czasu, na przykład raz w tygodniu. Nie są powtarzane, więc uczniowie nie są w stanie się nimi znudzić. Edmodo jedynie używam częściej, ponieważ tam moderuję moje grupy projektowe. I do tego Państwa zachęcam. Myślę, że wyrobiłam się w czasie, bo jestem strasznie zdenerwowana, szczególnie tym internetem, bo ja, proszę Państwa, mam internet taki, że czuję się po prostu jak w jakiejś dziurze cywilizacji czasami. Bardzo proszę o Państwa pytania, bo mam jeszcze chwilę czasu. Jeżeli Państwo chcą mnie o coś zapytać, a chcą Państwo zadać to pytanie tutaj albo na Today's Meet, to bardzo proszę, póki się tu koleżanka nie włączy, to ja chętnie odpowiem. Widzę, że już tak miga mi gdzieś jej ikonka. Ale ja nic nie mówię. Ja się nie czaję. Nic nie mówi. Ja się czaję. Tak, ja mam tu, proszę Państwa, specjalne cukierki wrocławskie na moje gardło, tak? To nie jest takie proste, żeby je wyleczyć gdzieś, bo ja po prostu, jak Państwo widzą, dużo mówię i nie umiem się zamknąć. Czy pokazałaś to kiedyś rodzicom? Tak, pokazywałam to rodzicom, szczególnie moi rodzice wychowawczy są zachęceni do pracy na Edmodo, ponieważ tam jest dostęp dla rodziców i rodzice widzą to, co uczniowie robią. Działałam też z rodzicami na Kahucie i to z rodzicami w sumie w większości szkoły, ponieważ prezentowałam im zmiany w statucie. I potem, żeby ich rozruszać, wszyscy wyciągnęliśmy komórki i zrobiłam im quiz ze statutu. To było zabawy dużo, śmialiśmy się niesamowicie, więc mogą sobie Państwo wyobrazić 100 paru rodziców i wszyscy na komórkach i chichrają się. To nie tak, że ja im pokazuję całą metodykę, ja im, tak jak powiedziała na początku Selina, pokazuję jedną rzecz, mały kroczek. Jak powiedział Thomas Strasser, małymi kroczkami, takie drobiazgi.
Tak, ze statutem super pomysł, ale krzyczeli strasznie. Zresztą tutaj doktor Kaczmarzyk może powiedzieć, że my mamy bardzo chętnych rodziców do tego, by przyjść i zrobić coś razem po południu. Ten doktor, jak prezentował u nas pomysły o neurodydaktyce, to miał tylko pół metra przestrzeni dookoła siebie, reszta była zapchana rodzicami, bo oni chętnie korzystają z tego. Nie. Czy jakieś inne jeszcze Państwo mają pytania? Tak, blok nie jest za cudny. Mówi się, że ja go stworzyłem 3 lata temu, bo no teraz już są bardziej nowoczesne metody, takie właśnie fleszowe, kręcone. A tam szczególnie na blogu Państwo mają po lewej stronie linki do wszystkich blogów moich uczniów. Możecie zobaczyć, w jaki sposób ja z nimi pracuję tą metodą, czyli właśnie implementowania bloga w lekcje języka polskiego. Nie wszyscy rodzice oczywiście byli na początku chętni. To nie jest tak, że ja mam wyselekcjonowanych rodziców. Trzeba było im pokazać, że uczniowie się tym cieszą i że to im ułatwia pracę. Ja wiem, że to może źle zabrzmi, ale w momencie, kiedy moi uczniowie dostali dużo wyżej, jeżeli chodzi o procenty, te takie no, sztuczne, brzydkie, ja ich nienawidzę, tych procentów dotyczących wyników, ale to jest jakiś taki, no, jakiś coś dla tych rodziców. Aha. Nie bawiła się z nimi tymi tabletami, a jednak dostali wyższe wyniki, więc to działa. Więc no mam nadzieję, że to też może być dla Państwa wskazówką, że jeżeli uczeń nauczy się tworzyć spontanicznie teksty, to przede wszystkim opanowuje tremę. I przy takich działaniach, jak Państwu pokazałam, tam nie ma czasu na zastanowienie. Tam trzeba od razu swój pomysł prezentować, tam trzeba od razu konstruować wypowiedź. I to może się nie przełożyć na tę lekcję, która teraz, ale przełoży się na to, że ten uczeń odważniej będzie wchodził w działania związane ze stresem. Opanuje tą małą możliwość wkroczenia w działanie, szybkiego reagowania. A to chyba o to nam chodzi, prawda? Ja się bardzo stresuję, powiem Państwu szczerze, to taki na koniec. Ja mam słuchawki od syna i ja mówię, a nie słyszę tego, co mówię. I to jest dla mnie bardzo stresujące, bo jako była aktorka, ja muszę sama z siebie słyszeć. I niestety to no, mam ciągle blokadę przed tymi kanałami, ale już za niedługo razem z moim kolegą będziemy na blogu Superbetów opowiadać o Edmodo. Więc mam nadzieję, że tam już będę odważniejsza. Tak, od uczniów wymagam, a sama nie jestem, tak wiem, jak to brzmi. To no, postaram się Państwa zadowolić, że tak powiem, internetowo. O tak, o aktorstwie można by dużo mówić. Tak, czy jeszcze Państwo jakieś pytania? Tutaj widzę, że Państwo chcą o mojej biografii posłuchać. To może znajdźmy czas. Biograficznie mam czterech samców świnki morskie, jednego samca syna, jednego samca też dorosłego. Obok mnie, więc jestem otoczona przez mężczyzn. To podobno mi pomaga w pracy, ponieważ ja tak kawa na ławę jak facet. I no, tak się staram. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za możliwość posłuchania mnie i wypowiedzenia do Państwa. I mam nadzieję, że uzupełnicie Państwo wspólnie ze mną Answer Garden, po odpowiedzi na ankietę i zadacie mi jeszcze jakieś pytanie. Dziękuję uprzejmie. Macham. Dziękujemy.